Zaraz dojeżdżamy już do pana Sako na chałupkę i lecimy w trasę. Bramę mi otworzył nawet. O, rowera sobie przygotował. Dobra, jesteśmy już w Sako i lecimy. Lecimy na tamtą górę, tam, o, nie wiem, czy będzie widać. Tam, taka góra jest, tam lecimy. Zobaczymy, czy Sako da radę jakoś dobry czas wykręcić. Chyba ze 3 km, nie, 2 km może przejechaliśmy. Sako jest jeszcze na siłach pełnych. Kolejna górka. Podjeżdżamy. Sako jeszcze na siłach chyba. Parciak kręci, parciak. Cóż, co to jest za kolarz? Murarz tynkarz. Ale łyda. Proszę państwa. Ale tempo, normalnie Tour de France. Proszę państwa. Także podjedziemy, widzimy się na szczycie tego podjazdu w Jarnotówku. Nie, w Konradowie, w Jarnotówku. Tam przed nami już widać nasz cel, ale jeszcze daleka droga. Jesteśmy już na szczycie. Niestety, no niestety, albo może niestety nie tej góry, co trzeba. Bo nasza jest tam za chwilę, zaraz pójdziemy. Trochę w cieniu stanęliśmy. Górka w Jarnotówku, bardzo przyjemna. Tam coś jest, coś rolnicy. Tutaj wam pokażę. Już ładnie widać miejsce, w które się udajemy. Idziemy tam. Ładnie tu jest, ale będzie chyba jeszcze ładniej na... już na górze naszej góry. Widać ładnie wieżę tam na górze, chociaż nie wiem, czy z tej rzeczy, z tego miejsca będzie widać, tak? Aż. No i lecimy, zaczyna się podjazd. Zaraz wjeżdżamy do lasu, albo z tego, co zostało z tego lasu. Ale podjazdy strome, ja pierdziule.
Sako ma bombę. Za ostro poleciał. Aż się łyna zrobię. Finisz zrobił. Za chwilę wjeżdżamy do lasu albo tego co z tego zostało. Bo wiem, że tam się trochę chyba pozmieniało. Się nakręciłem. Na polanie chyba sobie zrobimy przerwę, taką dłuższą. Bo taką bombę ma. No. Znowu zrobiliśmy małą przerwę. Sako pod górkę miał trochę bombę. Ale to mówiłem już na tamtej kamerce. Mniejszej. Chwila odpoczynku tutaj. Bo Sako na takim rowerze to przypała ma. I zaraz jedziemy. No tutaj się dużo nie zmieniło. Myślałem, że tu już nie będzie drzew. No ale zobaczymy. Chyba rok tu nie byłem. Co? Się rzadko zdarza, bo zwykle tutaj co roku jestem. Że jakąś fotę zrobimy. Lecimy dalej. Nie, Sako? Ale rzeczywiście. Trzeba podjechać, nie? Tak więc, mały postój. Sako dzisiaj pierwszy raz na kopę jedzie na rowerze. Ogólnie chyba na kopę pierwszy raz idzie. No. I trochę przypał tu. Zobaczę jak na górze jest. Jakie widoki. No jak na razie to trochę słabo, bo połowę drzew tu wycięli. No ale... Z jednej strony spoko widoki. Ale z drugiej jak wiem, że tu był las kiedyś, to przypał. Trochę pod słońce to przypło, tak. Zobaczymy. Nie wiem, czy mu ostrość mi się ustawia gdzieś na bok. Mnie trochę denerwuje czasami. Mam jakiś tam autofokus ponoć. Dobra, Sako chyba już odpoczął, będziemy lecieć. To lecimy, chyba się zobaczymy pod schroniskiem, bo tu już niedaleko. Jeszcze ładny widoczek nawet. 3 km pewnie jeszcze, nie? Nie. No powiem tak. Las bez drzew trochę głupio wygląda. Szczerze mówiąc, trochę tak to wygląda, jakbyśmy byli gdzieś na 2000 metrów nad poziomem morza. A jesteśmy, nie wiem, może 700, albo i nawet jeszcze mniej. Tam widać w ogóle schronisko, gdzie stąd tu nigdy nic nie było widać, bo tu były drzewa, no jak to w lesie. No ale to głupio trochę to wygląda. Jeszcze raz mówię, no las bez drzew to tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Tam widać prudnik może. Ktoś będzie oglądał z prudnika na przykład. Szymon D. Albo Rafał W. To tam. Tam gdzieś jesteście. Najprawdopodobniej. Widać te silosy tam. Dobra, jadę, bo Sako mi ucieka, bo taką formę ma dzisiaj, że leci ostro. Sako jest tam daleko. Już ma bombę i prowadzi. No i naprawdę, ten las bez drzew, kolejny raz powtarzam się, dziwnie wygląda. Z jednej strony, no bardzo ładnie, ale jakby to były jakieś kurde wysokie góry, a nie 700 metrów nad poziomem morza, bo teraz mniej więcej na takiej wysokości jestem. No może tam pod 800. No to bym powiedział, że ładnie, no ale
Tu był kiedyś las, ale już go nie ma. Może tak pierniczę o tym lesie. No ale znając to, co tu było kiedyś po prostu. No to tak trochę, kurde, zaskoczenie. No nie byłem tu chyba ze 2 lata. No i ogromne zaskoczenie jak dla mnie. Taki widok. Z jednej strony ładny, ale z drugiej strony wiem, co tu było kiedyś i się tak zastanawiam właśnie. Ogólnie teraz jestem przełęcz mokra. Na zdjęciach mam, to może jakieś przebitki dam z tymi zdjęciami, które zrobiłem. Teraz jadę, gonię go, bo z rana na szczyt wjedzie, a gdzie ja tutaj tak daleko. Jesteśmy trochę nad schroniskiem. Sako, to już bomba ostateczna chyba. Ja pierniczę. Kto to tak panu popsuł? Tam już widać wieżę. Nie wiem, czy tam dojedziemy, bo Sako ma bombę, a tam sam nie chce jechać. Słońce świeci, nic nie widzę. W tym ekranie jeszcze okulary mam. Kiedyś tu były drzewa, to łatwiej było się połapać. Ale tutaj na szczęście są jeszcze oznaczenia z zawodów, które były niedawno. I mniej więcej wiem, jak jechać. Bo wzięli drzewa, wycięli, nic nie widać. Jak ja tam tego nawet nie podprowadzę. No to jadę jeszcze tam trochę na górę. Tutaj raczej tą lewą stroną. Zobaczymy. Sako raczej wymięka. Bo jeszcze musi wrócić, pod jarnotówek podjechać. Tam też trzeba podjeżdżać. Ja se tu podprowadzę ładnie, bo wjechać nie wiadę. No i już. Jesteśmy na jarnotówku, a właściwie ja jestem, bo nie wiem, gdzie Sako się podział. Fajny Czech. Czesi są spoko. Jest Isako, jest Isako. Podjeżdża, proszę państwa. Jest i on. Ależ bomba, proszę państwa. Ale jest. Czuje się ręce do góry. W geście triumfu. Tego dowiemy się, jak tutaj podjedzie. No ciężko, ciężko. Jako, że Isako jest badmintonistą raczej niż kolarzem, no to trochę bombę miał. Nie wjechaliśmy na samą górę. Że nie wjechaliśmy, niestety nie chciałem go zostawiać. Jest, jedzie, jest i on. Ależ obrót, prawie jak Froome, proszę państwa. Podjeżdża. Już prawie. I pojechał, proszę państwa, jest premia górska. Już za nim, teraz tylko z jazdy. I do Budzyniowa. No. Nawet fajnie chyba to wyszło. Kilka filmików nagrałem. Zobaczymy. Niestety no nie udało się wejść na górę. A więc gonię go, bo jeszcze kurczę gdzieś zawału dostanie i co będzie. Widzieliśmy Prudnik, widzieliśmy parę rzeczy. Dobra, gonię go. Gonię go, bo on już będzie zjeżdżał zaraz.